No a słuchaj, jak wtedy we wtorek było? Rewelacja, naprawdę. Fajnie? Ale wtedy jak się skończyło, w sensie, nie? A. No bo pamiętasz, że wtedy jak gadaliśmy, że ten, że tam nie, żebyś tam nie łaził, wiesz, tego, to i jak? Bo ja mówiłem ci wtedy, wiesz, no kurczę, no ale po co, nie? Pamiętasz? Tak. Ale, a pamiętasz, co ci powiedziałem wtedy? No powiedz, co powiedziałem. Ale nie, to nie o to chodzi nawet, wiesz co, bo ja myślę, że wtedy następnym razem, jak myśmy gadali, to trochę chyba popełniłeś błąd, mi się wydaje, wiesz, trochę nie... Nie, bo w zasadzie, kurczę, niepotrzebnie, wiesz, to jest takie moje zdanie, że trochę niepotrzebnie, nie? Co myśmy zamówili w ogóle? Wiesz, co mi się przypomniało teraz? Najlepszy numer to był sobie wakacje w ogóle, ty, z Andrzejem. Pamiętasz Andrzeja? Tak. No, i wtedy Janusz, słuchaj, jak nie przyjechał, nie? Krzesło, stolik i kawa. Wydawałoby się, że to miejsce rekreacji, a tu było pole walki. Walki o głos. Pozorny dialog, a tak naprawdę monolog jednego człowieka. I często nasza modlitwa to jest właśnie monolog człowieka. I Bóg, który próbuje dojść do głosu w czasie tej rozmowy, modlitwy. I dzisiaj chciałbym przypomnieć nam wszystkim, że modlitwa to nie tylko ja mówię do Boga. Modlitwa musi być też tym czasem, w którym słucham tego, co On ma mi do powiedzenia. Jakie ma oczekiwania wobec mnie, jakie plany, jakie pragnienia. Oby nasza modlitwa nie była monologiem, ale rozmową, dialogiem z najlepszym przyjacielem, z naszym Bogiem.